Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy wszystkich drogich radiosłuchaczy. No i to, co najważniejsze w tym momencie, to obecność księdza biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla w naszym studio. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, cieszę się bardzo, że po roku możemy znowu siąść do tego stołu w miłym towarzystwie i pewnie trochę porozmawiać o Kościele. Oczywiście, taki jest zamysł. Natomiast dodam jeszcze, że ksiądz biskup jest obecny na antenie Anioła Beskidów regularnie. Państwo, którzy nas słuchacie, wiecie o tym bardzo dobrze. Tak chyba przeliczyłem, to w ubiegłym roku byłoby to około 44 kateches, wyłączając wakacje. Chyba tak to mniej więcej było. Może być tak, tak. Tak, tak, bo to wakacje... Ale mówię o tym stole. A oczywiście, oczywiście, ale ja chcę przypomnieć, że ksiądz biskup jest obecny na naszej antenie, powiedzieć na początek dziękujemy w imieniu radiosłuchaczy za te katechezy biblijne, za kompetencje, no i za trud, bo to jest na pewno trud, także dziękujemy. To gwoli takiej... To jeżeli tylko tak ad vocem bym powiedział, że jeżeli ktoś by miał uwagi jakieś, to myślę, że może pisać albo dzwonić do radia. No i pewnie pomyślę, bo to jest zawsze ważne to, jak ktoś odbiera, ale też jakie ma niespełnione oczekiwania albo ma jakieś jeszcze nowe. No bo jakiś zamysł mam, no i próbuję go realizować. Także jeszcze raz dziękuję. Księdza biskupa przywitaliśmy, powiedzieliśmy dziękuję. Jest z nami także Robert Karp. Państwo też go z naszej anteny dobrze znacie. Witam serdecznie. Serwisy i muzyka to i film jeszcze, tak, bo audycje filmowe tak wspólnie prowadzimy. Także wszystkim radiosłuchaczom mówimy w ten pierwszy dzień nowego roku. Szczęść Boże, najlepsze życzenia składamy. I tak jak ksiądz biskup na początku wspomniał, trochę porozmawiamy o Kościele. Jaki to był rok dla księdza biskupa 2021? Trudny, łatwy, długi, krótki. Oczywiście to pytanie ma dwa wymiary. Jeden jest bardzo, powiedziałbym, osobisty, każdy jakoś tam przeżywa po swojemu czas danemu przez Pana Boga, ale też jest ten drugi wymiar, nazwijmy to, wypływający z urzędu, no bo odpowiedzialność za diecezjalny Kościół to jest też ważna sprawa i pewno zajmuje sporo myśli księdza biskupa. Więc jaki był ten rok? Najogólniej pytam. No na pewno inny, dlatego że trzeba było bardzo wiele rzeczy dostosować jednak do tych uwarunkowań zewnętrznych. Nie? Takie najbardziej spektakularne dla mnie to, że w drugim semestrze roku akademickiego, który się zakończył przed wakacjami, no to nie byłem ani razu w Krakowie, wszystko było online. Mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że efekty tego kształcenia online, przynajmniej na czwartym roku studiów teologicznych, były lepsze niż gdybym jeździł i spotykał się no właśnie w sali wykładowej czy na sali, gdzie są ćwiczenia. No, tak wyszło przynajmniej z testu, który został przeprowadzony no, za pomocą pewnej maszyny egzaminującej, gdzie trzeba było wrzucić tylko pytania, a później uczestnicy odpowiednio musieli wypełniać. Tak samo było z wizytacjami, z bierzmowaniami. No, to jest, musimy chrzcić, bierzmować, głosić kazanie, odprawiać mszę świętą. Natomiast forma zewnętrzna, albo też w ogóle, czy się odbędzie bierzmowanie, czy nie, no zależy od wielu czynników, bo trudno na przykład jechać do parafii, gdzie na przykład jest ognisko pandemii, gdzie szkoła jest zamknięta, albo większość klas, albo większość uczniów, którzy mają iść do bierzmowania, no właśnie nie chodzi do szkoły z powodu pandemii. No więc trzeba było się dostosować do tych bardzo ważnych uwarunkowań, które no trudno byłoby naruszać i działać wbrew. Ja mam z kolei pytanie o coś, co się zaczęło, ale być może ksiądz Piotr jeszcze ma jakieś pytanie dotyczące aktualnych wydarzeń.
No oczywiście, ja chciałem jeszcze tej pandemii się uchwycić, bo wydaje się, że oczywiście słowo pandemia jest odmieniane przez wszystkie przypadki w każdej możliwej konfiguracji i w różnych układach. To ja bym jeszcze dopowiedział może, nie? No więc oprócz tego, że robiliśmy to, co normalne, to też szukaliśmy sposobu działania inaczej. I wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest to, że właśnie ja zacząłem te podcasty robić, ale też bardzo rozwinął się ksiądz Marek Studencki z homiliami i z gotowaniem przy okazji. Ksiądz Piotr, sekretarz, i ksiądz Mateusz, nasz koordynator pracy w kurii i od mediów także, którzy prowadzą taki nowoczesny, dyskusyjny, moglibyśmy powiedzieć, katechizm. Taki, który pokazuje niektóre rzeczy stare z katechizmu w sposób taki, nazwijmy to, nieraz zaskakujący, bo bardzo wiele pozytywnych głosów usłyszałem o takiej formie katechezy, bo jesteśmy przyzwyczajeni zwykle generalnie do tego. Więc to, że wiele parafii też, powiedzmy sobie, nabyło sprzęt, który umożliwia transmisję, nie? To też okazuje się, że ludzie tego oczekiwali bardzo, że starsze osoby często jeszcze nie wracają też do kościoła, a mają tą możliwość łączenia się i więc pojawiły się także nowe rzeczy właśnie w związku z tą pandemią i z tego powodu, że trzeba szukać nowego sposobu robienia dawnych albo odwiecznych rzeczy. Ja jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo pewno nie znajdziemy odpowiedzi na to, ale po pierwsze musimy z tą pandemią żyć, to wszyscy o tym mówią, ale po drugie to jest pewne zjawisko, które też jakoś duchowo musimy przetrawić, przerobić z punktu widzenia naszej wiary. No, zastanawiam się, nie wiem, może ksiądz biskup ma tu jakieś przemyślenia z tym związane. Mówi się, że musimy poczekać na jakieś opracowanie, nie wiem, socjologiczne, może i teologiczne odnośnie takiego zjawiska, jakim jest pandemia i tego, co się w nas dzieje właśnie przez to, co nas dotyka w związku z pandemią. Znaczy, ja chyba już rok temu nawet mówiłem, że słuchałem chyba to na YouTubie takiego filozofa współczesnego szwajcarskiego, który mówi, że już bardzo wiele rzeczy wyszło albo pewnych rzeczy nowych, żeśmy się dowiedzieli o sobie, nawet mówił tak, nie? Że wydawało się, że takie sterylne, pozagregowane społeczeństwo Szwajcarów nagle się okazało bliższe sobie, bo zauważyli właśnie potrzeby, zagrożenia, zjednoczyli się tam, gdzie jest taka ta demokracja bezpośrednia, bo przecież oni co chwilę mają różnego rodzaju referenda i tak dalej. No i więc to ciekawe. I mówi, że wobec tego, że wszyscy podkreślają tylko negatywne skutki, to on mówi, że jednak widzi bardzo wiele pozytywów. Tak samo jak możemy widzieć, że ta pandemia jakby spolaryzowała bardzo mocno ludzi, chociażby odpowiedzialnych za zdrowie, nie? Że jedni się bardzo włączyli, to są postawy bardzo heroiczne. No teraz pani ordynator na oddziale zakaźnym w Oświęcimiu, no to znowu ma jakieś 2-3 doby dyżuru, bo brakuje specjalistów w tej dziedzinie. Są lekarze, którzy się dość łatwo tak jakoś, może i z obawy o swoje zdrowie albo słabą kondycję swojego zdrowia trochę wycofali. No ale też była taka wypowiedź pani młodej lekarki, która zapadła chyba za 2 razy nawet na koronawirus i mówi, po prostu mam małą odporność i powiedzmy sobie, mimo zabezpieczeń, które stosuję, mimo szczepienia, wtedy chyba było po pierwszym szczepieniu, dopadło mnie po raz drugi, ale ja kocham tą pracę i cieszę się z tego, co robię. Więc mamy bardzo różne, tak można by powiedzieć językiem biblijnym, ale nawet to już w filozofii greckiej było już wcześniej, mianowicie to słowo kairos, czyli taki czas przełomu, chyba to jest najlepsze określenie, najbliższe, powoduje taką polaryzację, rozwarstwienie i takie wydobycie tego, co najlepsze i to, co najtrudniejsze w człowieku. No i to się okazuje, wyzwalacz takiego. Ja nawiążę do kazania biskupa, bo pamiętam, że biskup mówił o tym pojęciu kairos w kontekście stanu wojennego 40 lat temu, więc trochę to rzeczywiście pandemia przypomina taki stan wojenny, oczywiście w innej skali. Trochę zahaczę to moje pytanie o pandemię, bo chciałem zapytać o wizytę ad limina. Ona została przełożona z powodu pandemii, więc, ale w końcu doszła do skutku.
I w szczególności oczywiście temat jest bardzo szeroki, tydzień spędzony w Stolicy Apostolskiej, ale chciałem się zapytać księdza biskupa o kontekst synodu, jak wizyta ad limina, nie wiem, pozwoliła zrozumieć pojęcie synodu, całe przedsięwzięcie, które jest rzeczywiście wyjątkowe, nowatorskie, bo po raz pierwszy taka konsultacja następuje od poziomu parafii. To nie do, na końcu dopiero biskupi się spotkają w Rzymie i będą o tym rozmawiać. No na pewno to się używa teraz słowa od czasu pandemii okno. Nie, że w oknie pewnym się pojawia wynik pozytywny i tak dalej. W oknie pewnym człowiek się może zarazić, nie? No i myśmy się akurat wszczelili w takie okno, kiedy w Stolicy Apostolskiej można było tak odbywać spotkania, bo później już następnie episkopat miał duże trudności. Więc wszczeliliśmy się w to okno. Natomiast co do synodu, to powiem tak, że no, wizyta ad limina generalnie jest związana z funkcjonowaniem diecezji z perspektywy Stolicy Apostolskiej, różnych kongregacji i papieża. I o ile sobie dobrze przypominam, to wprost na temat synodu to była chyba tylko rozmowa ta z biskupami bezpośrednia Ojca Świętego, kiedy on właściwie podał taki przykład, jak rozeznawać umiejętnie no właśnie ten głos Ducha Świętego w Kościele. Nie? I mówi, że przyjechali właśnie z Amazonii, no i mówią, że oni już tak zobaczyli, że rzeczywiście główny problem Kościoła to jest brak księży, nie? Co obiektywnie rzecz biorąc dobrze wiemy, że to jest fakt. Największa bolączka Ameryki Południowej no to jest brak powołań. No i mówi, no i co? Mówi, no i mamy takie określenie już i mamy ludzi konkretnych, viri probati, czyli mężczyzn żonatych, którzy jakoś są wypróbowani i w jaki sposób mogliby być wyświęceni na prezbiterów. No ale papież mówi tak, a ja mówię tak, a czy to jest jedyny problem w ogóle? No nie, no i mówi tak, zaczynamy może od tego, czy macie diakonów? O, mówi, nie ma, no bo to jest ciężka robota, mówi, tutaj jakiejś tam satysfakcji niewiele jest. No a papież jeszcze mówi, no my stoimy w tej chwili na stanowisku, że diakoni nie przy ołtarzu, ale właśnie do biednych powinni pójść, no nie? No a to pewnie jeszcze gorzej będzie. Oj, to rzeczywiście. Mówię, czy mamy drugi problem? Diakonów nie ma. No a macie szafarzy nadzwyczajnych, bo jak prezbitera nie ma, no to powiedzmy sobie do chorych, czy do osób samotnych, gdzieś daleko można pojechać z Komunią Świętą. No kiedyś to był duży ruch, wielu mężczyzn się zgłaszało i kobiet, ale teraz to młodzi w ogóle nie przychodzą. No to mamy trzeci problem. Nie? No a katechiści, no bo ta praca w Ameryce Południowej opiera się głównie na tak zwanych wspólnotach bazowych, no i na katechetach albo katechistach, czyli ludziach, którzy nauczają, są przygotowani do tego i którzy robią taką szarą robotę i później przyjeżdża prezbiter czasami raz na miesiąc do jakiejś wioseczki czy jakiejś osady. No i po tym przygotowaniu przez katechistę no, udziela się sakramentów, ewentualnie jeszcze bezpośrednie przygotowanie do tych sakramentów, błogosławi się małżeństwa, bierzmowanie się udziela i tak dalej. No też nie ma, mówię. To chyba nawet jest najgorzej. No to słuchajcie, wracacie i macie cztery problemy zamiast jednego. No to może ja zapytam nie o problemy, bo ksiądz biskup, z tego co słuchałem, nasłuchiwałem odnośnie synodu i diecezji, ksiądz biskup widzi ten synod, jak rozumiem, też z takiego punktu widzenia, że on może nam samym coś pomóc, tak? Mhm. Oczywiście myślimy o całości Kościoła, o Kościele powszechnym, no ale na pewno dla biskupa będzie bardzo istotne to, jak diecezja się objawi w tak. tych głosach ludzi. Nie? To są jakby dwie płaszczyzny i jak rozumiem, to w tym kierunku miałoby pójść. Tak, no bo proszę zobaczyć, po co się zwołuje sobór albo synod taki, jaki są, bo przypominam, że synod narodził się w 65 roku, o ile dobrze pamiętam, takim dokumentem Pawła VI i papież Jan Paweł II pierwszy wprowadzał te synody. One były o kapłaństwie, o małżeństwie albo synody adresowane do kościołów, na przykład Afryki czy Europy. Czyli to było zgromadzenie biskupów oraz osób świeckich czy audytorów i tak dalej. I to dla jakiegoś problemu czy dla jakiegoś lokalnego kościoła.
No ale zawsze, jeżeli taki dokument wychodzi, a zwłaszcza, nie daj Boże, sobór powszechny, który ostatni był Watykański II, no to teraz przełożenie tego soboru na potrzeby, na problemy, na sytuację kościoła lokalnego, to jest dopiero ogromna praca. Na przykład mówi się, że tak naprawdę Ruch Światło-Życie, dzieło księdza Blachnickiego, no to jest najlepsze przełożenie Soboru Watykańskiego na warunki kościoła polskiego, który chyba nie zamierzał sobie czegoś takiego robić, nie? Polska no, w różnych diecezjach, a za sprawą kardynała Wojtyły, podjęła sobór w postaci synodu krakowskiego, który się odbywał w latach 72-79. I on polegał na tym, że w wielu parafiach, myślę, że niemalże we wszystkich, pojawiały się grupy synodalne, ale tam była praca, byśmy powiedzieli, taka adaptacyjna. Czyli nie słuchano, co jest u nas, tylko co przyszło jako dokument z Rzymu, z bardzo ważnego soboru przełomowego, który miał dostosować Kościół do nowych warunków. No i teraz czytano według pewnego schematu, według pewnych tematów i powstawały kolejne dokumenty już synodu, który aplikował postanowienia zmiany soborowe do archidiecezji krakowskiej. O ile wiem, no to żadna diecezja nie zrobiła tak długiego synodu. On długo trwał, ci ludzie byli nieraz zmęczeni, ale owoce były przede wszystkim w ludziach, którzy uczestniczyli w tym synodzie. Oni się dowiadywali, że w ogóle objawienie jest, że taki, jaka jest ważność tego dokumentu o objawieniu. No i dlaczego przedtem w katechizmie to było Kościół, to jest ciało Chrystusa, a teraz jest lud Boży. Jakie to ma znaczenie dla nas, jak się powinno nasze spojrzenie zmieniać. Nie mówiąc już o takich dokumentach, takich najbardziej zmieniających spojrzenie na Kościół, jak chociażby stosunek do religii niechrześcijańskich, czy też do ten Gaudium et Spes, no nie, a więc współczesne problemy. Więc tak to przebiegało normalnie. Sobór i realizacja soboru. Tak samo Sobór Trydencki, mamy to też bardzo opracowane, bo też mamy sporo źródeł, żeby zbadać, jak Sobór Trydencki został przyjęty i jak zmienił oblicze Kościoła w Polsce. Natomiast tu mamy dokument tego Pawła VI z 1965 roku, ale też papież Franciszek, mało kto chyba wie, chyba w 2018 napisał dopełnienie tamtego dokumentu papieża Pawła VI i on zwrócił uwagę na to, żeby ten okres przygotowawczy bardzo długi był, że on był bardzo powszechny. I kiedy na początku, po ogłoszeniu tego synodu, pojawiły się głosy, no gdzie tak głupio za 3 miesiące, za 4 mamy zrobić synod w diecezji, więc ludzie myśleli, ci, którzy tak krytycznie się wyrażali, że chodziło o to, że my tak postawimy problemy, zgromadzimy się w takim krótkim czasie, ciup, 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 za przeproszeniem, no i potem zrobimy sobie dokument. No i że jakaś suma tych dokumentów będzie najpierw gdzieś lądowała w Gnieźnie albo w Warszawie, a potem gdzieś w Brukseli może, a potem wreszcie w Rzymie z tych różnych kontynentów. Nie? No właśnie nie o to chodzi. Uczestniczymy tak naprawdę w takim akcie, który polega przede wszystkim na słuchaniu. My przygotowujemy właściwie na wszystkich kontynentach i w krajach się do tego, ażeby ten synod później na tym, co zostało usłyszane przez kościoły miejscowe, lokalne, kontynentalne, co zauważono, jak my to mamy ugryźć, mówiąc bardzo nieładnie, ale bardzo chyba też tak pojemnie, nie? Jak my mamy żyć z tymi problemami, jak na nie patrzeć, jak do nich podejmować, albo może niektóre nawet po prostu zaakceptować, tak jak pandemię musieliśmy zaakceptować. No to tu może zrobimy przerwę krótką, muzyczną. Jeśli Państwo mieliby jakieś pytania do księdza biskupa, to oczywiście numer do naszego studia 33 821 2000 jest czynny. Pan Krzysztof Klizier, realizujący audycję, czuwa, więc będzie można takie pytanie zadać, jeśli Państwo tylko sobie życzą tego. Proszę dzwonić. A teraz przerwa muzyczna. I wracamy do naszej rozmowy, drodzy Państwo. Przypomnę, gościmy w naszym studio księdza biskupa Romana Pindla, bielsko-żywieckiego ordynariusza, i rozmawiamy o Kościele, najogólniej mówiąc.
padł temat, wydaje się najistotniejszy z punktu widzenia Kościoła, nie tylko diecezjalnego, ale i Kościoła powszechnego, czyli synod, bo tym żyjemy i tym chyba będziemy żyć. To jest też taka okazja, żeby zobaczyć swój Kościół w takiej syntezie jakby uniwersalnej, że nagle żyjemy tymi samymi problemami. Nie musimy iść tą samą drogą, co powiedzmy Niemcy czy inny Kościół, ale musimy spojrzeć na te same problemy. Ksiądz biskup w kilku swoich wystąpieniach akcentował taki zwrot ku źródłom Kościoła, bo przecież to jest zauważalne, że synod nie jest czymś pierwszym w historii Kościoła, a szczególnie w dziejach apostolskich ma to swoje odzwierciedlenie, ale z drugiej strony, czy biskup zauważa również jakby wyjątkowość tego momentu? Wszystko już było, ale to jest rzeczywiście coś wyjątkowego. No na pewno przede wszystkim ten etap taki gromadzenia, słuchania, zestawiania głosów z całego Kościoła, czyli ten etap przygotowawczy, to jest absolutna nowość, to nie ma co do tego wątpliwości. I myślę też, że to się wyczuwa w wielu wypowiedziach papieża, który mówi, no ale weźcie też sprawy swoje, w swoje ręce, w warunkach, w których żyje wasz Kościół. I ta odpowiedź na podobne problemy, bo one nie są tożsame w tych samych kościołach, które są rozgraniczone jednak granicami, więc te same problemy, no załóżmy na przykład małżeństwa, to one będą inaczej się przejawiać, te problemy we Francji, w Niemczech, w Polsce czy na Ukrainie. No i też mogą być rozwiązywane lokalnie, ze specyfiką jakąś, no nie, bo na pewno podejście do rodziny no jest absolutnie różne. No, no możemy jasno powiedzieć, że w wielu republikach Związku Radzieckiego rodzina nie istnieje na przykład. Nie ma czegoś takiego. Są kobiety, które jak jakieś monady, które krążą same albo też z jednym dzieckiem czy z dwójką dzieci, no i czekają na jakiegoś mężczyznę, który przyjdzie i stworzy jakiś tam chwilowy związek. No bo mówiąc najprościej, jakby kobieta ma wpisaną taką potrzebę, żeby być z mężczyzną, nie? Ja sobie nie wyobrażam, jak powiedzmy sobie tam synod, powiedzmy sobie na Ukrainie czy w Rosji będzie funkcjonował i podejmował tego typu problemy, bo one też u nas w Polsce występują. Jeszcze może właściwie ostatnia sprawa z tym synodem, bo musimy jeszcze inne tematy poruszyć. Ja myślę też, księże biskupie, że intuicja papieża też jest taka, że dziś w globalnym świecie my nie załatwimy problemów całego Kościoła, myśląc jedynie o sobie, czyli lokalnie, zapominając o tym, co jest tym ogólnym problemem i vice versa, tak? Jeśli będziemy myśleć tylko o całym Kościele, a zapomnimy o tym Kościele diecezjalnym, to się gdzieś chyba rozminiemy. No tylko proszę zobaczyć, że mamy kraje takie, w których chociażby bardzo wyraźnie jest, może nieładnie to określę, nadprodukcja księży. To jest Wietnam na przykład, Indie, nie? Mamy, nie wiem czy nadal jest, ale powiedzmy sobie, biskup z jednej z diecezji w Rumunii mówi mi tak, ja mógłbym 150 księży wysłać za granicę do pomocy. Rumuńscy księża ze swoim językiem rumuńskim bardzo szybko się uczą, za 3 miesiące się włoskiego nauczy, francuskiego może dłużej. No i jestem w dylemacie takim. Konkretnie widziałem, jak 80 parafia, na przykład tam, gdzie są polskie wioski, no to jest jedna parafia. Pytam się, na jak on się utrzyma? A ma bogatego tatusia, no to będzie go wspierał. Mówi, musimy tworzyć parafię, bo mamy tylu księży. No i teraz, to z jednej strony jest odpowiedź na to pytanie księdza dyrektora, że rzeczywiście warto pomyśleć o tym, że Kościół jest jeden, i że można by pomyśleć o tym podzieleniu się, no nie? Jest taka funkcja w Kościele fidei donum, można by powiedzieć, taka funkcja w tym sensie, że kapłani z kraju, gdzie jest powiedzmy jakaś dostateczna liczba księży, udają się do innych krajów, gdzie radykalnie brakuje. Fidei donu, to nie jest misja, nie? Klasyczna. No więc, a z drugiej strony, jeżeli ten Kościół
na przykład ten wietnamski, o którym bardzo mało wiemy, tylko trochę się dowiadujemy, ma tyle powołań, to znaczy, że jakiś jest fenomen tego kościoła, nie? I on nie może przyjmować na przykład wzorców z Ameryki, z Niemiec, z Francji, że musicie być tacy jak my, albo mówić, że to jest podejrzane, że macie tyle powołań. Może jest element jakiegoś awansu społecznego młodego chłopaka, że zostanie księdzem. Może też w tym być bardzo dużo. To co, może temat zamkniemy? Tak, myślę, że możemy zamykać temat synodu, choć oczywiście nie zamykamy synodu. Synod zostaje z nami, tośmy do tego doszli. Tak. I pewno będzie jeszcze wiele okazji, żeby o synodzie mówić. Wróćmy do diecezji naszej, tak? I swoistego rodzaju podsumowanie, spróbujmy zrobić tego minionego roku. Ja spojrzałem na raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, 7 grudnia się ukazał. Ale on za, był za ubiegły za 2020, tak. No nie mamy nowszego. Tak. No i w ogóle myślę, że trudno podejść statystycznie do tego, co się wydarzyło, księże biskupie, bo te dane są tak niejednorodne i jakby to powiedzieć, nie mamy pewnej Myślenia, ja powiem tak, no Instytut po raz kolejny oczywiście zawodzi moje oczekiwania, bo policzyć to każdy idiota potrafi, ale wyciągnąć wnioski z tego, zdiagnozować, dlaczego się dzieje, to jest dopiero praca. No właśnie. Te dane są w ogóle nieinteresujące, bo każdy, kto weźmie w ręce, może zinterpretować przy swoich założeniach ideologicznych, co chce. No, stracone pieniądze i praca księży, którzy liczą to wszystko i przekazują. No to się inaczej robi te rzeczy. Dlatego... To nawet komuniści mieli swoje badania, mieli wybrane diecezje, w których eksperymentowali. To na przykład Tarnowska diecezja była takim specjalnym polem. Druga to chyba Białostocka diecezja była, że specjaliści po prostu robili badania, ale były bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe badania i bardzo ciekawe wnioski. Oczywiście chodziło o upowszechnienie ideologii. Nie? Dlatego chyba uciekniemy od statystyki, bo nie o to chodzi. Ale to nam nic nie da. Tak. Ale rzeczywiście, znaczy dużo osób myśli o statystyce w kontekście na przykład wczorajszej mszy sylwestrowej, kiedy proboszczowie przedstawiali konkretne statystyki. Tak. Ochrzczonych, ja pamiętam. Zmarłych, tak. Z mojej parafii wczoraj zabrzmiało to dosyć mocno, to jest rekordowo niska liczba zawartych związków sakramentalnych, 12 na cały rok. Rok temu było 17, to jest taki spadek. To w ten sposób ludzie postrzegają również Kościół i to jest, nie muszą sięgać. Wyjątkowo zresztą duże tłumy się zjawiają na tych nabożeństwach po to, żeby zobaczyć w statystyce swój Kościół, ale spojrzeć na niego właśnie z perspektywy tych wyzwań, które stoją. Chrzty mniej więcej na podobnym poziomie co rok temu. Jakkolwiek to brzmi dramatycznie. Nie wiem, jak biskup to odbiera. No, ale przede wszystkim tutaj jakieś 2 tygodnie temu padła liczba 500 000 Polaków, że miała umrzeć w roku 2021. To jest największa liczba od zakończenia II wojny światowej. Jeżeli popatrzymy, że gdzieś koło 34 jest milionów Polaków? 38. 8 to już dawno było. No to 40. Nie, 38 i coś tam z hakiem, tak mi się wydaje. Było. Poprosimy Krzysztofa, żeby nam sprawdził. Czyli było. Było, dawno temu było, nie? No, proszę sobie wziąć i jaka to jest duża część, no nie? Więc to... Ja tutaj powiem, w oświęcimskiej parafii Maksymiliana 370 kilka pogrzebów w ubiegłym roku. Ponad jeden pogrzeb statystycznie na dzień. To też coś pokazuje. No, ale proboszczowie zwykle zestawiają liczbę narodzin, czyli chrztów, z liczbą śmierci, no bo to pokazuje automatycznie, na ile parafia zasadniczo się zwiększa albo wymiera, prawda? Tak. Księże biskupie, jaki ten kościół diecezjalny był? Już tylko powiem, 37 milionów 950 tysięcy. To 38. No 500 000 mniej już. Tak. Więc pytamy o ten nasz diecezjalny kościół, o poszczególne stany. No,
Ja myślę, że starzejemy się jako społeczeństwo i starzejemy się jako Kościół. No i to też wyszło, powiedzmy, z tego, że tych dzieci mniej jest ochrzczonych, bo po prostu nas jest mniej. Tak. Dużym problemem, nie wiem jak ksiądz biskup na to spojrzy, jest pokoleniowy przekaz wiary. To jest, chyba wyzwanie, które stoi przed nami. Jedno z najważniejszych, na pewno. No to co robić? Mamy jakieś drogi? No zanim się zacznie coś robić, trzeba powiedzieć rzeczywiście, co możemy zrobić, bo to jest tylko możliwość, a co możemy zrobić, to dopiero po analizie tego, dlaczego tak jest. Nie? Bo to, że nieraz rodzice z przerażeniem patrzą, jak bardzo różny sposób zaczyna dziecko szkołę, powiedzmy 5 lat wcześniej i teraz. Jest inna szkoła. Inne pokolenie, 5 lat różnicy, nie? Tam niedawno matka mówi, no zmieniło się wszystko. Podejście, no oczywiście pandemia też zmieniła podejście, nie? No, tutaj niedawno byłem na pogrzebie w Hałcnowie, no i później żeśmy usiedli na chwilę na kawę, no i wykładowca jednego z przedmiotów filozofii mówi, że połowę tego, co przedtem wykładał, 15 lat temu, jest w stanie przekazać, bo więcej nie przyjmą po prostu. Do tego dochodzi, no, że jest ogromne spłaszczenie wiedzy zdobywanej na studiach, ogromne ograniczenie. Nie? Powiedzmy sobie, rozmawiałem niedawno z taką panią profesor psychologii, no więc ona mówi, no kiedyś to było 3600 godzin, teraz 2400, to wprowadziły szkoły prywatne. KUL się też dostosował do tego. Jak pamiętam, bo mój brat i siostra studiowali na KUL-u psychologię, to oni mieli bardzo zbliżony program przez 2 lata, jakie ja miałem w seminarium, czyli przedmioty filozoficzne były, nie? Jak Tatarkiewicza im pożyczałem, jak się nauczyłem, co mogłem i tak dalej. Teraz to wszystko zostało wyrzucone. Psychologia poszła bliżej psychiatrii, medycyny, neurologii. Natomiast to, co było taką siłą, mądrością psychologa, no to zostało zupełnie oderwane. Nie? Oni nie mają jakby bazy. Nie? Często na tych studiach nie ma czegoś takiego jak antropologia. I ten człowiek, który kończy studia psychologiczne, tak naprawdę nie wie, jaką wizją człowieka miał do czynienia na wykładach. Pamiętam, to są szalenie ważne elementy studiów, na przykład teologicznych. Antropologia była, najpierw była antropologia filozoficzna, później antropologia teologiczna, no szalenie ważne. A tymczasem właśnie w tym obszarze antropologii, czyli kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Te najgłębsze pytania dochodzą do głosu właściwie największe przemiany i to rodzi to, że to dziecko jest obok, wyrasta obok matki, ale ono przychodzi ze szkoły, ogląda komputer, którego się nie da w ogóle skontrolować ani ograniczyć, no to po prostu nagle mówią innymi językami. Moi tacy przyjaciele, którzy już wychowali na dorosłe swoje dzieci, no to w latach, powiedzmy sobie, 20 lat temu, 25, no to kiedy mieli trudności z porozumiewaniem się ze swoją dwójką dzieci, no to wpadli na pomysł, żeby 2 razy w tygodniu oglądać filmy. Razem. 2 rodziców i 2 dzieci. Dzieci miały przynieść swój film, którym się dobrze utożsamiają, który przedstawia ich wyobrażenie o świecie i co im się podoba, ich wartości, a oni ze swojej młodości. No i okazało się, że każda ze stron musiała tłumaczyć ten film. O co to chodzi? Te filmy z ich dzieciństwa i młodości były zupełnie niezrozumiałe dla ich dzieci. Nie? I tak samo oni, no mówią, co za bzdury oglądacie? No i dopiero dziecko mówiło, co wniósł ten film w jego życiu. Czy ten dorastający chłopak, czy dziewczyna. No więc no to jest podstawa tego nieporozumienia międzypokoleniowego. To jest gorsze niż, powiedzmy, odkrycie nowych horyzontów, jak na przykład odkrycie Ameryki spowodowało no, zupełnie inne spojrzenie na świat, na możliwości człowieka i tak dalej.
podbój kosmosu, to jest znowu kolejne poszerzenie. No ale co na przykład zrobi Kościół, kiedy odkryjemy, że wiemy już, że tam na pewno żyją jacyś ludzie, jacyś rozumni, z którymi się trochę możemy dogadać. No i teraz jest pytanie, czy ten Zbawiciel jeden, jedyny, jak się uczymy, to rzeczywiście jest nadal Jezus Chrystus, czy może jest jakiś międzykosmiczny? No, wystrzeliliśmy daleko z naszej bielsko-żywieckiej diecezji do Chrystusa kosmicznego, a to też temat Pawłowy. No, Chrystus kosmiczny, tak, ale no, w innym kontekście oczywiście. Idejar de Chardin. O, Idejar de Chardin. Trochę z Stanisławem Lemem tak zaleciało, prawda? Więc akurat jest rocznica, więc chyba zasadne. I czy ja dobrze biskupa zrozumiałem, czy to jest również takie wyzwanie dla, no nie wiem, katechetów, żeby sięgali do czegoś, do doświadczenia młodych, żeby znaleźć ich język, gdzieś budować mosty, bo to jest rzeczywiście, ja przynajmniej często to obserwuję, że przychodzi katecheta do świecki czy duchowny do tych młodych ludzi i specjalnie nie interesuje się ich światem, to znaczy ich takimi pojęciami, czy właściwie no, takimi podpowiedziami, które czerpią z internetu. W związku z tym nie mogą wspólnie języka znaleźć, żeby się porozumieć. Jeżeli tego nie będzie, no to właściwie nic nie mamy sobie do przekazania. No ale tu jest tak. Pan redaktor dotyka też ważnej rzeczy i to jest już nie tyle antropologia, czyli człowiek, do którego kierujemy słowo o zbawieniu, ale to jest problem Kościoła, który się określa jako inkulturacja. Otóż no, głosi się Ewangelię, ona musi być głoszona w określonym, nazwijmy tym, języku kultury, wyobrażeń, wartości także, no nie? No i, bo inaczej się rozminie. Nie? I to trzeba dokonać przedtem tak zwanej, mało się używa tego słowa, ale wydaje się, że to jest uprawomocnione, tak zwana ekskulturacja, czyli jakby wydobyć to, co jest w takiej otoczce kulturowej, co jest istotne tak naprawdę. Ziarna prawdy. No ziarna prawdy też możemy powiedzieć, ale to jest w tej innej kulturze na przykład i też szukamy tam, nie? Patrzymy, rzeczywiście oni są poligamistami, ale na przykład w rodzinie podkreślają takie, a takie wartości, no niektóre są zbieżne z Ewangelią. To kiedyś tak odbiegając lekko, pamiętam pracę bardzo ciekawą pisaną u księdza profesora Koperka, mianowicie o możliwości właśnie wykorzystania do tekstów liturgicznych do zawarcia małżeństwa zwyczajów w Burundi, plemiennych zwyczajów. I napisał to bardzo zdolny kleryk karmelitański pochodzący z Burundi, syn jakiegoś dyplomaty, oczytany i tak dalej i mówi tak, no w Burundi używa się podręczników czy księg liturgicznych do zawarcia małżeństwa, które żywcem przetłumaczone z języka włoskiego i nawet rysunki czy zdjęcia są białych ludzi. To ich to wkurza, mówiąc tak najprościej. A mówi, jest tyle pięknych zwyczajów plemiennych, najbardziej prymitywnych, takie, które stanowią przygotowanie do małżeństwa, jakąś otoczkę zawarcia małżeństwa, nie? Nie sakramentalnego, tylko takiego właśnie ich rdzennego, które da się wpleść w teologię małżeństwa, jaką znajdziemy na przykład u świętego Pawła. I to by warto było ubogacić. No, wiemy, że taniec to jest coś, co najbardziej widzimy w liturgii właśnie Afrykańczyków. No bo oni bez tego nie potrafią wyrazić radości, dziękczynienia, wspólnoty. No i jak akurat siedziałem w tej komisji, no i pytam, znaczy dużo jest, mówię, całe mnóstwo. To są właśnie te ziarna prawdy, naprawdę intuicyjnie, zresztą generalnie Afrykańczycy się okazują bardzo odporni na te nowe prądy odnośnie płci i tak dalej. Ale ja pytam tak przekornie, no ale czy są także i zwyczaje dotyczące małżeństwa, które są nie do pogodzenia z Ewangelią? Mówi tak, oczywiście, tych nie można wprowadzić. No więc, ale mówi, Afrykańczyk od razu rozumie, że taki taniec też nie może być wprowadzony na liturgię. Od razu wie, że to jest sprzeczne z Ewangelią, więc problem inkulturacji no, wydaje się jeszcze bardziej wyraźny teraz niż kiedykolwiek.
ale zawsze on musiał być podejmowany, nawet jeżeli nie było tego słowa, nie? Jeżeli przybywali misjonarze, no to dobrze, że mieliśmy język czeski bardzo bliski polskiemu, bo wiele słów żeśmy po prostu przejęli. Tam zadomowionych, tutaj swojsko przyjmowanych, nie? No i oczywiście, że teraz to jest inny świat i ten młody człowiek, który ma pewny system wartości, inną wrażliwość niż jego rodzice, inna wrażliwość. Rodzice na coś są niewrażliwi absolutnie, a dziecko przychodzi i płacze, mówi, to jest bardzo ważne. Chociażby podejście do zwierząt, nie? No więc mamy w tej chwili jakby taką nadszacunek bym określił, no nie? No, na przykład w internecie, nie wiem dlaczego, ale no bo wiadomo, że te reklamy się pojawiają, powiedzmy sobie, jakoś tam sterowane czy dobierane, ale mam całe mnóstwo obrazów takich właśnie cierpiących zwierząt i ratujmy życie i tak dalej. Nie ma ani jednego, powiedzmy sobie, obrazu, który by mówił ratujmy człowieka. Tam się może jeden na 50 się pojawia, że chory potrzebuje pomocy, że jakaś zbiórka, ale teraz konie takie naprawdę wychudzone, psy jakieś i tak dalej. No i teraz młody człowiek, który żyje w tym, on będzie na pewno super wrażliwy na każde skrzywdzenie, no niedopieszczenie. Jedne z wiadomości, no to właśnie, że teraz psy, które służą w policji, będą miały emeryturę i zapewnioną dożywotnią opiekę. Bo się okazuje, że ogromna większość tych zwierząt pozostaje przy tym opiekunie, nie? Bo on tam 15 czy 10 lat służy i on sobie go bierze do domu. No i bardzo dobrze, to jest najbardziej naturalne, ale gdzieś około 1-2% jest problem tych zwierząt po służbie, że tak powiem, no i traktuje się jak mundurowych. Mamy jeszcze 7 minut czasu. Rozwleka nam się ta rozmowa, no bo tematów rzeczywiście jest dużo i pewno wiele by można mówić. Księże biskupie... A ja tylko dopowiem, no więc no, trzeba zrobić poważny namysł nad tym, kim jest ten człowiek, który ma dzisiaj 15 lat, 10 lat, 20 lat, bo to są inni ludzie. Jeszcze wspominam, żeśmy kiedyś, jak Grzegorz Ryś był rektorem, no więc żeśmy kiedyś siedli, no i on mówi, mam takiego znajomego socjologa i on nam zrobi taki model kandydata, który przychodzi do seminarium. Pan profesor przyszedł, zjadł dobrą kolację i mówi, nie mogę wam pomóc. Dlatego, że ten młody człowiek, który przychodzi do seminarium, jest nie rozdwojony, ale on jest rozczłonkowany. Inaczej ma inny system wartości, wydaje się, inne zachowania, inne reakcje, jest innym człowiekiem w domu, innym w szkole, w gronie najbliższych, a innym jest, kiedy pojedzie 20 km od swojego domu na dyskotekę, albo na jakiś wypad z innymi, albo jeszcze gdzie indziej. Nie? Środowisko sprawia, że ten człowiek po prostu się zachowuje inny. Jaki obraz chce się wiedzieć? No ja mówię, no dobrze byłoby, gdyby on był trochę taki dość spójny, nie? No całkowicie taki, to jest człowiek, tu i tu się może zachować inaczej. No mówię, to będzie coraz trudniej, dlatego że rzeczywiście człowiek jest rozczłonkowany, młody. Ale może to paradoksalnie być pewna szansa dla Kościoła, bo to nie jest kwestia tylko Kościoła. Ten człowiek jest taki w ogóle w swoim życiu. Oczywiście. I jeśli on się nie pozbiera sam, a się nie pozbiera, to nieraz się porani, nieraz się przewróci i być może wtedy trafi do tego szpitala, jak to określał papież Franciszek, którym jest Kościół. Bo dzisiaj chyba tak jest, że bardzo wielu ludzi wtedy przychodzi do Kościoła, kiedy życie ich po prostu już się nie da posklejać, tak po ludzku mówiąc. Nie? I może to jest jakaś szansa. Tylko Kościół musi być pierwszy, który odpowie na to, bo na przykład takie problemy... Ja ostatnio wczoraj czytałem statystykę w Szkocji. 5-milionowy naród i w ciągu roku 24 tysiące operacji zmiany płci. Ktoś był pierwszy, który odpowiedział na ich problemy, tych młodych, i oni momentalnie teraz zmienili prawo w Szkocji i właściwie wystarczy w ciągu kilku tygodni już być zakwalifikowanym do tej operacji, która ma rzekomo załatwić wszystkie ich problemy. No bo wiadomo, młodzi ludzie w tym wieku mają problemy jakieś. Państwa ograniczały, że tak powiem, taki ruch zmiany płci, bo on czasami jest przejawem, no może nie wiem, czy to dobre słowo, kaprysu, czy chwili, czy... No i były różnego rodzaju poradnictwo najpierw, no nie, żeby... Ale
teraz jakby rezygnują z tych takich no, przedoperacyjnych konsultacji tak. I właściwie to się dzieje znacznie szybciej niż kilka lat temu. Więc jedyne, co może zastopować, tak specjaliści to oceniają, ten proces, to są olbrzymie pozwy tych, którzy skorzystali z tej operacji i źle się wciąż czują w tym nowym ciele. No bo najczęściej tak jest, nie? To, że mu coś przyszyją, że się tak nieładnie wyrażę, albo odetną, no to najczęściej nie przynosi takiej zmiany, takiej poprawy, no nie, jakości życia, jak człowiek oczekuje, nie? Jeszcze na koniec może zapalmy jakieś światło w tunelu. Które się może okazać światłem pociągu, które na nas jedzie. Być może, ale to byłoby mało chrześcijańskie, tak myślę. Ale być może się trzeba z tym pociągiem zderzyć po prostu. Być może nie ma innego wyjścia. No tak. Historia chrześcijaństwa chyba udowadnia, że wielu było takich, którzy zderzali się z całym pociągiem i przechodzili zwycięsko w tej konfrontacji, wychodzili moralnie, nie zawsze fizycznie, tak, ale no właśnie, co dobrego, księże biskupie, nas czeka w tym nadchodzącym roku w naszej diecezji, w kościele w ogóle, jak ksiądz biskup światełko zapali. Przede wszystkim jest stara prawda, że jest Pan Bóg nad wszystkim, jest opatrzność Boża, która wie, co robi i czego dopuszcza. No jest nasz jedyny Zbawiciel Jezus Chrystus i trzeba go odkryć najpierw dla siebie. Czyli indywidualna droga pogłębiania wiary swojej. Kto może pomóc drugiemu człowiekowi, który sam znalazł pomoc w Chrystusie dla siebie, nie? Bo wtedy możesz się podzielić. Znalazłem uspokojenie, mam nadzieję. Popatrz, czy potrafisz też uwierzyć w to, co ja uwierzyłem i to może przemówić. Czyli wracamy do... Mega programów, no myślę, że ludzie nie będą oczekiwać. Bardzo indywidualne dotarcie. Czyli wracamy do początku chrześcijaństwa, do czasów, kiedy te synody się rodziły. Ja jeszcze to trzeba wspólnie iść. To światełko, opowiem o światełku, bo wczoraj rozmawiałem z kolegą z Warszawy i obaj zwróciliśmy uwagę na to, że w czasie tych świąt było mnóstwo ludzi w kościele. Było wyjątkowo dużo i spytałem się, czy to jest kwestia tutaj naszej diecezji, ale nie, w Warszawie również. Też miał takie wrażenie, że na te wszystkie uroczystości czasami te pasterki były podzielone na te wcześniejsze, od 22, potem od 24, ale bardzo dużo ludzi przyszło do kościoła. No ja z kolei jestem zbudowany sakramentem pokuty. Myśmy wrócili w diecezji stały konfesjonał, no i wystarczy siąść i widać, jakie to są dojrzałe spowiedzi. To znaczy, chyba mamy, księże biskupie, naprawdę sporo ludzi, którzy tą drogą pójdą, czyli drogą świadectwa o własnej wierze. Tylko ja bym jednak się trzymał tego akcentu, nie umniejszając tego drugiego akcentu księdza dyrektora, no, naszą nadzieją jest Jezus Chrystus. A jeżeli Pan Bóg nas chce przeprowadzić przez to, że w parafii zostanie on 4 osoby, no to też jest jakaś pociecha mówić, że jeszcze 4 zostały, a ja bym powiedział, a jednak nadzieją jest on. Drodzy Państwo, zatem tu by trzeba było postawić kropkę, to będzie kropka także w naszej audycji dzisiejszej. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi najpierw za modlitwę w intencji całej społeczności radia Anioł Beskidów. Myślę tu o radiosłuchaczach najpierw, także o nas wszystkich, którzy tu posługujemy, pracujemy. Bardzo dziękuję za czas nam poświęcony teraz w czasie tej audycji. No i cóż, poprosimy panu Robertowi oczywiście bardzo, bardzo dziękuję także i poprosimy księże biskupie na koniec o pasterskie błogosławieństwo. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają, bo to jest radość, jest po to radio, aby było słuchane. Dziękuję także za to nasze spotkanie dzisiaj, tak na żywo i tak jak to trzech panów się spotkało przy trzech mikrofonach w jednym studio i tak przeżywamy ten nasz Kościół. I życzę, żeby ten rok 2022, żeby zajaśniał radością,
Chrystusa, żeby zajaśniał nadzieją, żeby zajaśniał takim powiązaniem mocniejszym nas ze sobą, zwłaszcza tych, którzy są do tego zaproszeni, którzy tworzą rodzinę, małżeństwo, rodzice, dzieci. Potrzebujemy naprawdę siebie i po to zostaliśmy stworzeni i tak zorganizowani przez Pana Boga w rodzinę, żebyśmy właśnie tak żyli. I tego umocnienia bardzo życzę, bo to jest chyba właściwie fundament i ta pojedyncza cegiełka wielkiej budowli Kościoła. Tego błogosławieństwa przede wszystkim w tych naszych domach, rodzinach, w powiązaniach najbliższych przyjaciół życzę. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Szczęść Boże na cały rok. Dziękuję. Dziękuję.